Elo, elo. 520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale Zover Cook. Jesz ile chcesz. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy kolejną misję. Mamy tutaj misję 1-4. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Mamy tutaj do zdobycia 840 punktów na 3 gwiazdki. Tu jest już 5 talerzy, 4 palniki. Będziemy cię. Hamburger. Połącz bułkę, smażonego kotleta, posiekaną sałatę, pomidora i ser na jednym talerzu. Dużo roboty. Zaczynamy od steków. Dawaj, krój mi steki. Okej. A sama sobie ja też pokroję. Ja pamiętam tą misję. Aha, ja sobie bułki tu nosiłam. A tu czas jeszcze nie leci. Bo to on dopiero zacznie lecieć w momencie, jak zaczniemy wydawać. Tak, to fajnie. Masz tu bułki. Przygotuję sobie. Kapusta. A jeszcze daj mi jednego steka. A nawet więcej niż jednego możesz dać, bo to skoro mamy na to czas, to nic się nie dzieje. Dobra, ten jest gotowy. Do tego potrzebuję sałaty i więcej... Dobra. Trybie. Pali się. A ja na wózku jeżdżę, nawet nie wiedziałam. Bułek mi nie musisz dawać, sama sobie przyniosę. O, tu jest stek. Myślę, że chyba wystarczy, nie? Chyba. Najgorsze jest to, że znowu ty wydajesz. No to dwie bułki. Ej, chyba, że ja bym wydał, to te trofeum byśmy zrobili. Tak, no to wtedy wpadnie ci to w 30 sekund, tylko talerze, żeby... A nie jest 5 talerzy. Tylko żebyśmy sobie to skompletowali szybko. Dobra, ostatnią bułkę sobie wezmę. Ej, tutaj dałem do bułki pomidora. Dobra. Niedobrze. O Boże, ile tego tu jest. Czekaj, jeszcze nie wydawaj. Mięcho ci pokroję, chcesz? To z tym mi na razie wara. Dobra, to jest tak. Tu jest 5 talerzy. To jest gotowe. 2 stąd możesz wydać. Tylko 2, nie? No, o to, co o tu ci dam. Jedno i drugie. Ej, to może się zamieńmy. Idź na moją stronę, no. Żeby nie powariować. Już powariujesz z tego, co tutaj jedna robiłam. Idź mi stąd. Dobra. Ja wydaję. Gotowy? Tak. Raz. Gotowa? Tak. Gotowy. Raz, dwa, trzy. A czekaj, bo to nie w tej kolejności. A to nie ma chyba znaczenia, nie? Chyba ma. No pierwsze, to dobra, mam. Dawaj, pierwsze. Drugie. Tu jest, masz, sała, pomidor. Jeszcze tu kapuchę daj. Już daję. Wydaj. Potem sama sałata widzę. Następne. I potem znowu pomidor i sałata. Lecę po sałatę. Okej, jest pokrojona. Dawaj, I w zasadzie dla ciebie to tyle. I powinno roboty. Wpaść. I powinno wpaść. Talerze, dobra, talerze, zmieniamy talerze. Się. O, jest. Jest. Szybka obsługa, takie trofeum nam wpadło. Uciekaj stąd, ja wracam tutaj. Dobra. Wracamy to, co przed chwilą. Ty znowu wydajesz. Dobra. Steki masz tu. Na razie muszę zaskompletować to, co już mam. Znowu talerze ci przyniosłam. Okej. Kolejnego mam. 592? Sałata, daj, połóż mi ją gdzieś. No nie ma miejsca, no masz tutaj. No gdziekolwiek, no. Jeszcze jeden talerz. Dzięki. Możesz się nie pchać mi. Muszę. Nie musisz, wystarczy, że poczekasz chwilę. Poczekaj, masz tu jeszcze. Ej, smaż sobie steki. Już. Dobra, sałaty nie mam. Masz. Gotowa. Zaraz wydam. To się smaży. Sałata. Jest pokrojona. Razy dwa. Dobra. Potem idzie sam. Masz talerze. Pali ci się. Widzę. Kurwa, nie chciałam talerza. Nie przeklinaj. Przepraszam. Nie na filmach. To
Dbam o swoją publiczność. To i pomidor. Gdzie jest pomidor? Nie ma pomidora. Już kroję. Strasznie robisz chaos. Nie wiem dlaczego. Czy to jest takie trudne dla ciebie, że taki chaos wprowadzasz? Nie. Wszystko tam masz. Steki pokrojone. Sorry. Co ty tam potrzebujesz? Powoli. Mięso masz pokrojone. I to w cholerę. Talerzy potrzebuję. Inoros. Ze stekami biegnę. Boziu, ile tu roboty. Ile tu biegania. Kurde, wszystkie chyba ci talerze umyłem, jakie były tylko dostępne. To sobie ściągnę. Dobra, czego ja potrzebuję? Sałaty i pomidora. Teraz talerza. Teraz znowu talerza. I bułki. Mięso sobie rzućmy. Teraz. Jezu, nie chcę sałaty. To. Mięso. Sałata. O, sorry, idź. Puszczaj. Masz tam, pilnuj sobie mięsa, bo ci się już robi dwa razy. Dobra, dzięki. I kolejne płyty se tam daj. Jeszcze mamy 40 sekund. 45. Masz tutaj mięcho. Talerze. Dobra, czego ja potrzebuję? Pomidor, sałata. Sałata. Pomidor. Talerz. A teraz? Czysty talerz. Dobra, może coś jeszcze wydamy. Masz tu kapustę i pomidora, jakbyś chciała. Dobra, potrzebuję tylko kapusty. Oddałem ci bułkę już do niej. Kapusty, talerza. Daj mi talerz z tym. Z bułką. Szybko. A kurde, wydam z pomidorem. Nie ma czegoś takiego, nie wydam. Coś tam, pomidor? Nie mamy surowców niestety. Nie, bo mi zabrałeś talerz. A taki nie pójdzie? Nie. No dobra, ale chyba się i tak udało. Bez problemu, 840, a my mieliśmy ile? Drugie 1695. Dobra, nieważne, poszło nam idealnie. Jeszcze w międzyczasie zrobiliśmy jedno trofeum, także myślę, że nie ma co narzekać. Tak jest. Kucharzy by można było zmienić. A ja w ogóle nie miałam tego na wózku, nie wiem skąd mi się ten na wózku teraz wziął. Nie wiem, ale moglibyśmy teraz kucharzy zmienić. Okej. Okay. Tylko jak? Da się tak podczas gry? Tak, tam jakbyś cofnął troszkę. To znaczy? No zrób ty to. Ja nie mogę na swoim padzie. Co mam nacisnąć? Cofnij trochę. Cofnij nie. To znaczy jak? No nie wiem, kliknij czekaj. Coś, no tam było kucharze. Czekaj, czekaj, nic nie dotykaj. No, masz kucharze. Aha, dobra, zmieniamy kucharzy. Dobra, to robimy losowego. Czekaj, bo gdzie ja jestem, bo ja nie widzę się. Aha, ja jestem na górze, dobra. Ja jestem niebieski. Będzie i ja sobie wezmę. Miałeś iść tak po kolei, nie? To coś są. Nie chciałam. No ale możesz cofnąć przecież. No nie mogę już. Kółko naciśnij. I tego chciałam. I kolorek tylko inny. O ten. Kucharzy jest naprawdę dużo tutaj. O, fajne wziąłeś. Dobra, grajmy teraz. Tym pasowałoby kucharzy zmieniać co każdą wiesz. Misję. Nie odcinek, tylko każdy etap po prostu. No, jak dobrze. Zwał. Okej, znów. Proszę Państwa, misja 1.5 przed nami, bo misję 1.4 ukończyliśmy sobie tutaj bez najmniejszego problemu. Startujemy. I pamiętaj, że trzeba koniecznie tych kucharzy zmieniać. Dobrze. No szkoda trochę, powiem ci, że kiepsko jest zrobione z tym, że te trofea albo wpadają u ciebie. Bo ogólnie fajną ciekawostkę widzowie odkryliśmy. Jakbyś chciała, możesz wyjaśnić. Ja wiem, kojarzę tą misję. Ja też, no ale to może z tą misją to później. Aha, nie ma pieczarek. No dobra, znoś mi to. Na drugą stronę dam ci te pomidory. Dobra. Masz. Przypomnij się potem, żebym ten... powiedział widzom o tych trofeach, jak to działa. Okej. I żeby zmienić kucharzy. Ja sobie już to wezmę i wydam. Ile teraz mamy tych misji do rozegrania? Cztery.
Ej, coś mi tam brakuje, no. Kot, ale idź mi stąd, bo mi mieszasz. Ty mi tylko znoś gary. Znaczy, produkty. To masz wszystkie. No to dobra. Tam pieczarki mi jednej brakuje i już gotowe. Możesz wydawać. Dobrze. Prawie jedną. O, ja... Co tam idzie? Cebulowa znowu, tak? Tak, ja już kroję. Next. Znoś mi surowce. Dobra, masz cebulę? Tak. Dwie tylko. Dobra. I pomidor. Pomidor na drugą stronę ci dam, żebyś się nie motał. Po prostu motam się, jak mi chodzisz tutaj obok mnie, tam na dole. A potem jeszcze pieczarę ci tu podrzucam. Tak. Bo tu na trzy gary można, wiesz o tym. Widzę, dlatego się tak staram. Tylko, że ja nie nadążam kroić po prostu też. Zdążę z tym. Wydaj sobie. Jezu, jak mnie palec boli. Tego klikania. Ej, gdzie ja... Ej! Widziałaś ty to? Tak, co tu się wydarzyło? Ej, nie wiem, daj mi tą pieczarkę. Już ci jest niosę. Jest na górze. Weź ją, wrzuć tam do gara. Co to było w ogóle? Nie wiem, ale lecę ci z tymi, z cebulami. What the hell? Dobra, takiego baga to ja nigdy chyba jeszcze nie widziałem w tej grze. I z pomidorami. Ej, powiem ci, że tak idzie nam... Średnio. Pieczary do wydania. Lecę. Dużo mam tu roboty. No ja też. Ja cały czas na sprincie muszę latać, dobra, bo już mnie palec boli. Cebulowa widzę do wydania. Ale całkiem ładnie nam idzie. No teraz coś ruszyło, bo tak początek miałem wrażenie, że kaleczyliśmy. Bo ja cię to tak znoszę, widzisz, stronami. Tak, zauważyłem. Ale wiesz, że ja praktycznie gotuję cały czas tylko na dwa gary, bo nie daję rady na trzy? No, bo tak szybko, wiesz, robimy, nie? Pieczarkowa gotowa. Wszystko ładnie nam idzie. Gotowe. Uwaga, żebyśmy się tutaj nie zderzyli. Wiem. 30 sekund. Raczej jeszcze tą cebulową wydasz, gorzej z tą pieczarkową, no próbuj. Ale będę próbował. Przyniosę aż obydwa talerze i więcej nie będę kombinować raczej. Oj, czarno, to widzę, jakbyś mi pomogła to kroić, ale to już nie ma sensu. Nie ma sensu, daj sobie spokój nawet. Graniczy z cudem. No ale zobaczmy, jeszcze spróbuję dokroić ją, wrzucę. Nie ma szans. Słuchaj się. Jakby tak jeszcze 10 sekund było w zapasie, to byłoby to możliwe. Aż zaczęłam kląć. No ale dobra, na trzy gwiazdki się udało. Bez powiedz teraz tą ciekawostkę problemu z tymi trofeami, jaką odkryliśmy. A no to wygląda tak, że na przykład było takie trofeum, żeby pogłaskać Kevina. No i faktycznie podeszłam, pogłaskałam tego Kevina, no i trofeum wpadło. Ale bug był tutaj taki, że jak ja pogłaskałam Kevina, to trofeum wpadło tylko i wyłącznie na moim koncie. Na Damiana już nie. I dopiero on musiał pogłaskać tego Kevina, żeby to trofeum wpadło. Podobna sytuacja była z wydawaniem 5 dań w ciągu 30 sekund. Też musiał to zrobić on, bo jeżeli zrobiłam to ja, to wpadło tylko na moim koncie. A co ciekawsze, tak sobie przypominam, że czytałam o tym gdzieś na internecie, że ktoś się właśnie na to skarżył, że jak grali razem, no to wpadło tylko jednej osobie, a nie całej reszcie. Tak, dokładnie. Także to jest taki trochę minus, no ale tak naprawdę wszystko do ogarnięcia. Dobra, zmienimy sobie jeszcze kucharzy. Okej. Ja idę tym. Ej, wiesz co ja zauważyłem? Wybierz postać. Okej. Ej, widzisz, mnie cofa. Ja miałem ustawioną na tą postać, jak ty wybrałaś postać, to mnie nagle cofnęło do tej. Też tak miałam. Aha, fajnie. Szkoda trochę, dobra, nieważne. Ale ty, no... Ten jest śliczny. Też. O, ten tym se zagram, ten jest kozak. No.
To jest taki w sumie nowy kucharz, którego nie było ani w Overcook 1, ani w Overcook 2 rozgotowani. No i dobra, moi drodzy, lecimy sobie do kolejnej misji. Misja 1.6 i bardzo możliwe jest to ostatnia misja, oczywiście pierwszego etapu. Jeszcze jedną mamy do rozegrania po tej. Jeszcze 2.1 będziemy grali. Taki mamy schemat. Ja ogólnie też, widzowie, staram się nagrywać odcinki tak, jak nagrywaliśmy kiedyś dla was Overcooka 1. W tym samym schemacie to idzie, że to tak powiem. 660 punktów. I co tu robimy? Ej, ja wiem, o co tu chodzi. Burgerosy. Ja nie wiem, czy się tutaj ta ziemia tak nie będzie dziwnie zapadała. Może tak być. Steka ci trzeba kroić. Matko święta. Ale jakbyś nie zostawiał wszystkiego na deskach do krojenia, to by było super. Masz steka ci... Ej, na górę! No i dobra, jak to szło teraz tutaj? No, grubo. Tu jest gotowe. Aha, ja dobra. Nie mam talerza. Nie masz ani jednego? Nie. Nie bardzo. To masz jeden. Aha. No to nie fajnie. Mamy gaśnicę? Nie. Ej, się zjarało. Może powtórzmy to. Możemy od razu powtórzyć tą misję, bo to jest dopiero początek. O. Ale właśnie zdobyłeś trofeum. I gorąca to ty zdobyłeś. Atmosfera. I ty. I ja też. No ale jakim cudem, jak wszystko ty robiłaś swoim padem teraz? Nie wiem. Powtórz od razu. Dobra, powtarzamy to, widzowie, ale po prostu nie rozumiem tutaj jednej rzeczy. Wygląda na to po prostu, że to niektóre tylko trofea wymagają zrobienia tego przez określonych graczy, nie wszystkie. Bo ci mówię, że ja o tym czytałam, że tak też było. Dobra. No to jak to robimy w końcu? No, steki, najpierw stawiamy steki, bo to jest najważniejsze, to się musi smażyć. Tak. Bułka. Ja sobie talerz zorganizuję jeden. Dobrze. A ja wezmę. To ja ten pierwszy zrobiłem w sumie, już gotowy. Na górę. Dobrze, ja zostaję na górze. Dobra, ja już mam jeden do wydania. On tu jest, kot. Dobrze. Ja już pierwszy. Gotowy całkiem? Tak. Ty drugie zrób. Pusty. W sensie sam stek. Aha, okej, okay, no to już mam do wydania. Ja ci już tu kroję na zapas, żebyś miała steki. Dobra, idę po sałatę. Masz gdzieś sałatę? Nie. Pokrój. A ja nastawię steki. I przygotuję je. Pali się. Dobrze. Talerze idę umyć. Masz tutaj bułkę. Dobrze. Znaczy sałatę. Zrozumiałam. Na górę. Nie, zdążyłam. No i się znowu zajara wszystko. Aj, Boziu, nie zdążyłam. W tym momencie to się robi żałosne, bo przecież graliśmy w to. No po prostu nie wyczuliśmy momentu, kiedy tam iść. Muszę to po prostu ogarnąć, bardziej się skupić na byciu po prawej stronie. Ostatnia próba, innej opcji nie ma. Tak. Które ty robisz? Ja robię pierwsze, git? Tak. Aj, Boziu. Skup się, bo nie wiem, o czym myślisz. Gotowe pierwsze. O, to rób drugie, róbmy. Dobrze. Tam już jedno gotowe do wydania. Dobrze, ja tu też będę miała zaraz. Pomidora masz? Mam. A sałatę? Wydaję drugie. Poszło. Teraz pierwsze jeszcze trzeba wydać. Czemu się to nie smaży? Nie Iść wiem, na górę. Bo nie kombinujesz. Iść na górę. Mam troszeczkę czasu, muszę talerze umyć. I steki smażyć, koniecznie. Już jeden jest gotowy. Iść na górę. Ej, Boże święty, czy to jest takie trudne? Bo dla mnie to jest banalne. No to czemu nie chodzisz na górę, skoro dla ciebie to jest bo takie banalne? Bo zawsze tak jak graliśmy, to ty byłaś. I w ogóle zauważyłam kolejną nowość. Pod tobą jest kółko, pode mną jest trójkąt. Nic się nie stało. Kaleczymy to okropnie. Nie mam ani bułki.
To jest już gotowe praktycznie. I zaraz nam czas odejmie. Które jest nie gotowe? Nie ogarniasz, co się dzieje w ogóle. Pierwsze trzeba wydać, no. Poszło jaki już. Fart. Ej, tam jest stek, dawaj go. Mam. Gdzie jest talerz? Dobra, bułkę mi rzuć. Rzuć mi bułkę. 10 tam masz, nie wiem gdzie. Ja tu żadnej bułki nie widzę. Tutaj mi no nie wiem, bo mi mieszasz, bo ja zamiast się, wiesz, skupić na robieniu tego, co do mnie należy, to ja latam wokół ciebie, bo ty tu kompletujesz, ty tu wydajesz, ty tu coś robisz, a ja nie wiem, co się tu kompletnie dzieje. Ja robię tak, jak zawsze graliśmy. Ja nie wiem, o co ci chodzi teraz, w tym momencie. Zawsze graliśmy tak, że przygotowywałeś wszystko, a w tym momencie nawet sałaty głupiej nie mam. Masz dwa steki, się robią, co chcesz? Chcesz sałaty? To ci tyle zrobię, że się ożygasz nią. Ja mam tu steka gotowego na dole, nie wiem, czy ty to widzisz. Właśnie się jara. Nie poradzę. Kurwa, bułek, nic nie ma. Też nie poradzę. No pewnie, zajeba. Dobra, chyba tego nie zaliczymy. Nie mam pojęcia. To się jeszcze zaraz sfajczy na górze. O tak, wszystkie deski są zapierdzielone jakimiś rzeczami, które ty zostawiasz zamiast odłożyć na bok. No i co, a dlaczego to nie schodzi do zamówień? Nawet jeśli jak jest zapieprzone, to powinno schodzić nam. Daj tu jeszcze bułkę, może zdążysz. Nie dało rady. Tak, samym pomidorem. No chciałem jeszcze bułkę iść odnieść. Ty, ale ukaleczyliśmy to. Jezu, jak... Tak, ale ty chciałeś wydać samym pomidorem, nie ma żadnego zamówienia. Jest albo pomidor sałata, albo sama sałata. A tak, bo ty myślisz, że ja miałem tyle czasu, żeby pomyśleć, co jest. No grasz od dzisiaj, żeby wiedzieć, no, że takiego zamówienia nie ma. 3 sekundy miałem, więc liczyłem na to, że akurat może to będzie. Nigdy takiego zamówienia w ogóle nie było. No ale dobra, grunge ukończyliśmy to na 3 gwiazdki, ale kaleczenie to było okropne. Czułem na pierwszym etapie pierwszej misji. No i co, ale 3 gwiazdki są. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszy etap zakończony. Jedziemy teraz do cebuli i czytaj. No też tutaj, jak widzicie, jest napisane, kucharze mogą rzucać tylko w zawartości do gry Overcook 2. Witajcie, moi mali przyjaciele. Jesteśmy w roku 1995. Minęły 2 lata od naszego ostatniego spotkania. Jak ten czas leci, prawda? Wasza wyprawa przynosi pierwsze owoce. Musicie jednak popracować nad pracą zespołową, jeśli chcecie stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. O, tu ma rację. Udajcie się na wschód, tam czekają kolejne kuchnie. Do dzieła, moi drodzy. No już, mogę? Powie coś? Okej. No to zaczynamy misję 2-1 i chyba na tym skończymy, prawda? A co mówiłem wcześniej? Dobra, zależy, a te winy to co, nie odblokowują się? A były w pierwszej w ogóle... W pierwszym overcooku jakiekolwiek Keviny? Nie wiem, nie pamiętam w sumie. Dobra, moi drodzy, o Jezu, ja pamiętam tą misję. Każdą będziesz pamiętał, nie musisz za każdym razem mówić, o, ja ale pamiętam. Ale ona jest trudna. To są z tymi samochodami, że tak przeskakujesz na lewo. Ty jesteś na dole, ja na górze, standardowo. Czyli ja nawet do ciebie mam nie przechodzić, tak? Czasami można, jak się auta złączą. Zobaczymy. No to co? Jedziemy. Sobie steki przygotuję. Zjechało się.
Dobra, sałata, pomidor, jeszcze jedną sałatę bym potrzebowała. No ale pewnie nie zdążę. No nie zdążę, ale ja ci już pokroję na zapas, to sobie weźmiesz. Okay. Boże, jak to kijowo widać. Ogarniasz w ogóle? Mam nadzieję, że w tej misji nam lepiej pójdzie niż w poprzedniej. Ogarniać ogarniam, ale Boże Święty, pali ci ledwo się. Widzę. Aha, bo ja tu talerza nie mam. Daj tą sałatę. Masz. Dzięki. Talerz. Co ci tam kroicza? Kapustę? Steka? To co najważniejsze w sumie, nie? Tak. A mam talerz. Wow, mało brakowałabym wypad. To. I mam następne wydane. Znosić trzeba. Przepraszam. Jezus, zawsze mnie wybijasz, jak ja kroję. O Jezu, nie dam rady wrócić. No. I co teraz? To nie plącz mi się pod nogami teraz. Może ci coś pomogę? Możesz. Oj, będziemy mieli straty, bo nie zdążyłem teraz nic nakroić. No to leć. No i dzięki, żeś mnie zwaliła, mądralo. Pchnęłaś mnie. Pomidora sobie muszę ukroić. Zaniosłem ci tam jednego. Ależ dziękuję. Będziesz miała tylko jednego steka na patelni, jak mi nie pomożesz. Masz, zostawiłem ci go. Okej. Dobrze jest, nawet nie idzie tak tragicznie, jak w tamta misja. Ej, gotowe, znosić trzeba. Dobra. Bez steki przede wszystkim. To jest najważniejsze. Pomidory? A pomidorów to ty mi więcej już nie znoś. Dobra. Bo mam już nad to pomidorów, a sałatę ani jednej. Akurat jej potrzeba. No już będę, już ci kroję. Pomidorów mi nie krój na razie. Dobra, zrozumiałem. Cieszę się. Zjeżdża, chodź, weź sobie steki. Bierz steka. Masz na trzy, jedziesz. Dzięki. Teraz. Dzięki. I spaduwa. Dobra, to czego ja tu potrzebuję? Sałaty. Ten będzie pusty. Chwała Boże, nic mi teraz nie dasz, bo za chwilę tu przestanę ogarniać. Teraz ten nie. Aha, dobra, jednego mogę. Sałata, dobra, ten czysty i teraz potrzebuję dwóch rzeczy. Tego i tego se wydam. Nie dało rady. W sumie to i lepiej dla mnie. Sałatą znowu. Teraz znowu sałata, pomidor. 5 sekund. 4. 3. Wydałabyś to? Nie wydałabym, bo nie ma czegoś takiego jak sam pomidor. Aha, a udało się? Udało się. Zapewne. Nie, Jezu, no to... ty dalej chcesz wydawać samego pomidora, ja nie trybię. Dobra. Kurde, skopaliśmy jedną sprawę. Jaką? Mogliśmy kucharzec jeszcze zmienić. Zawsze o tym musimy zapomnieć. Fajnego gotowego kotka masz. No. Dobra, moi drodzy, ukończyliśmy sobie pierwszą misję drugiego etapu. Troszkę były małe problemy, nerwówki były. No ale grunże mamy te trzy gwiazdki, bo to w sumie nas zawsze najbardziej obchodziło w tych grach. No i dobra, odblokowała nam się misja teraz 2-2. No ale ją to sobie rozegramy już w następnym odcinku. Tymczasem my się z wami żegnamy i do usłyszenia. Cześć! Pa!